5 zł. No nie, no A nie kurwa, wiem no nie, teraz. nie piszcie takich rzeczy. Ja wam powiem tak. Treści rasistowskie, homofobiczne, dyskryminujące jakąkolwiek religię, płeć, narodowość są tutaj niemile widziane. Grożę wam palcem, wyrażam zaniepokojenie i ubolewanie. Jestem jak Unia Europejska. Nie wolno tak. No ja tylko palę czerwone Marlboro. Ale postanowiłem rzucić palenie. Na urodziny teraz rzucę palenie. 22 czerwca. Pamiętajcie, żeby mi prezent jakiś kupić. Podam wam adres, na który będziecie mogli mi prezenty wysłać. I teraz tak, wszystko co jest jakimś fanartem, kurwa, czy nie wiem, czy twój stary ma jakieś garnki, kurwa, robi w stodole i chcesz mi, kurwa, jakiś kubek zrobić, wsadźcie sobie to w dupę. Najchętniej przyjąłbym po prostu kopertę z pieniędzmi, tak? Normalnie wysyłacie kopertę, tam stówkę, dwie stówki wsadzacie, a no ewentualnie jakiś drogi prezent. Więc no, jeśli chcecie mi coś dać od serca, czy kurwa jakąś specjalną dedykację, laurkę, to kurwa nie marnuj na to czasu, pójdź do bankomatu, wypłać pieniądze, pójdź na pocztę i mi prześlij, jak nie będziesz tutaj jakieś kurwa głupoty robił, no. Więc no, powiem ci tak, no możesz mi to ewentualnie wysłać, ale ja to wyrzucę. I zaraz ktoś powie, o nie szanujesz tutaj pracy. Masz rację, dlatego nie rób mi jeszcze więcej pracy, bo ten kurwa musiał, jak to na Śląsku mówimy, do Hasioka pójść, kurwa, i to tam wypierdolić. Ja pierdolę, nie, serio, nie wysyłajcie mi śmieci. Nie, no dobra, śmieci. Dobra, już tak całkiem poważnie. Bardzo miło jest otrzymać coś, co ktoś zrobi. Ja niejednokrotnie na jakichś eventach to otrzymywałem, tylko problem jest taki z takimi rzeczami, że za bardzo nie ma ich gdzie położyć, nie? No i też nie oszukujmy się, no nie mamy kurwa 10 lat, żeby sobie laurki wysyłać. Ewentualnie, jeśli jesteś zgrabna, to możesz na przykład jakiś album zdjęć podesłać. No, bo to różnie. I pomyśl na przykład, że się przysłużysz społeczeństwu, bo ja to będę trzymał na czarną godzinę, w momencie jakby na przykład nie było prądu, internetu by nie było i nie ma co lecieć z pamięci, jak można się posiłkować tutaj jakimś zdjęciem dorodnej małży. Weź już utkaj łeb stulejarzu. Sandra, serio masz mnie za stulejarza? Serio? Niesamowite. Przyjdzie tu taka Sandra i będzie od stulejarzy wyzywać. Ja stulejarzem! O, ja nigdy nie byłem stulejarzem i ja sobie wypraszam.